Uband i do was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj jestem w Kielcach tutaj na wakacjach i zrobimy sobie w tym odcinku crash test tego oto fidget spinnera, który o tutaj pokażę wam. Tutaj będzie film, jak ile się kręci, mniej więcej 3 sekundy. Tutaj możecie sobie zobaczyć psa, który mi pomoże w tym crash teście. No i zobaczymy się za chwilę. Konkurencją do naszego spinnera będzie rzucanie nim, jak wieje o ziemię, i zaczynamy. A więc jak widzicie, mamy tutaj... O Boże, to nawet mi wypadło. No, trochę się już zaczyna rozwalać. Ja to oczywiście włożę, ale to mi się jeszcze przyda do jednego odcinka. Nie powiem wam, będę robił z własnego fidget spinnera. Nie powiem na razie z czego. Możecie obstawiać w komentarzach, z czego on będzie zrobiony. Ale tutaj na razie sobie jedno tutaj zostawię, żeby mi się nie rozwaliło. I jeszcze chwilę sobie tym fidget spinnerem porozmawiam. Dobra, jedziemy. Jak widzicie, znowu odpadło, ale praktycznie się z tym nic nie dzieje. Oprócz tego, że odpadają, i nie pamiętam w sumie, jak to się nazywa. Tutaj to kółeczko odpadło, jakie było. Tutaj już trochę, nie wiem czy to widać, ale trochę się złamało. Tutaj o, widać teraz. Więc już trochę się coś z tym dzieje. Ale teraz jeszcze raz rzucimy, a później przechodzimy do następnego crash testu. O, tutaj już zaczyna wypadać to też. To jest klej. Próbowałem to skleić jeszcze. Dobra, i jedziemy kolejnym rzutem. Teraz naprawdę nieźle poleciało. I pozbieramy sobie znowu. Nie będę tym rzucaniem już zanudzać. Ale mamy... O kurczę! Patrzcie na to. Rozwaliło się tak trochę. Ale teraz nie wiem, gdzie jest ta druga końcówka. Ale nie widzę jej tutaj za bardzo. No nie ma. Gdzieś się wróciło. Dobra, chwila. A w tej chwili nasz spinner nie trzyma się już za dobrze. Wyjąłem z niego te kółka. Zapomniałem, jak to się nazywa, zawsze pamiętałem. Żeby się pies nie udławił, tutaj siedzi znowu. I teraz zrobimy kolejny crash test. Właśnie damy temu panu. Czyż to jest dziewczyna, ten pies? O, nie, ucieka. Co? Czemu? Damy mu, żeby pogryzł, bo on jest naprawdę bardzo dobry. I sprawdzimy, jak sobie poradzi. Kurde, ucieka mi. Udało mi się go zawołać. Przywitaj się. I teraz daję mu to, tego spinnera. I zobaczymy, co on z nim zrobi. I co? No, dawaj. No, pogryź go. Pogryź go. Halo. Halo, coś chyba za bardzo lubi tego spinnera. Nie chcę go pogryźć. Halo, gryź. No co on robi? Pogryź go. Halo, ziomek, tutaj jestem. Pogryź go. Dawaj, pogryź, dziecko, nie, nie, dobra, coś nie wyszło, ucieka, widocznie boi się fidget spinnerów. No tutaj jesteś, na pewno nie chcesz go zjeść, na pewno, bardzo dobry jest. O, wziął go, co teraz zrobi, uwaga.
Jest, nareszcie. No nie, położył się na nim. To być może nie trzeba patrzeć, nie można patrzeć. Więc ja go na chwilę tutaj zostawię z tym spinnerem, może coś z nim zrobi i zaraz do was wrócę. A minut ja się wracam. A ten spinner to leży w tym samym miejscu. I nic. Widocznie psy nie lubią spinnerów. Szkoda, bo miał być fajny crash test, ale coś się jeszcze wymyśli. Więc pies się nie spisał. Chciałem crash testu, to mam crash test. Niestety teraz nie mogę. Nie mogę się go wyprosić, żeby oddał mi z mojego spinnera. Chciałem jeszcze zrobić coś fajnego z tym oto przyrządem. Ale coś teraz mi nie idzie. Na początku nie chciała, a teraz nie chcę oddać znowu. I mam problem. Oddaj! Oddaj! Ja nie mogę. Dobra, tu jest jakiś kawałek tego. Może się uda to przetestować. Więc ja to wezmę. Ale jeszcze bym potrzebował całego spinnera. Łatka, oddaj! Oddaj go! Nie wierzę. Patrzcie, no ucieka normalnie. Nie, to jest po prostu niesamowite. Oddaj go, halo! Halo, oddaj! Oddaj! Ja nie mogę. Coś mi nie wyszło, co nie? No to jest zupełnie normalne. Mam dla was przestrogę, nie używajcie psów do crash testów. Bo nie wiem, czy ja ona mi w ogóle to odda. Ja nie mogę. Mam nadzieję, że będzie mnie słychać, bo jest trochę wiatr. Oddaj! Halo! Oddaj! Ja jej to zabiorę zaraz. Oddaj! Oddaj! Ja nie mogę. Coś mi nie wyszło. Oddaj spinnera. Prawie było. Prawie mi się udało. Teraz. O, nice! Nice, nice, prawie mi się. Dawaj, dawaj, dawaj to. Dawaj to. Udało mi się odzyskać spinnera. Udało mi się, trochę pogryziony. Ale właśnie na tym o to miało chodzić. Idziemy teraz zrobić ostatni crash test, tylko teraz będzie mnie śledzić. To już jest moje. I twoje. Już wygrałem walkę. Teraz kurde, kichnęła. Na zdrowie. Do psa. Dobra, jedziemy z ostatnim crash testem. Mam nadzieję, że mi go znowu nie weźmie. Bo będzie problem. I tak. Mamy spinnera. Mamy jakąś końcówkę. I jedziemy. No nie, znowu tu idzie. Znowu tu idzie. Halo. To miał być crash test spinnera, a nie psa. W jakichś 4 minutach mi się udało ogarnąć tego. Co ja gadam w 4 minutach? W jakichś 10 minutach udało mi się ogarnąć. Teraz bardzo słońce świeci. Pies w końcu jest w domu. I można zacząć prawdziwy crash test tymi oto narzędziami. Znaczy, to naprawdę jedno narzędzie. Jakby ktoś tam chciał hejtować, to ten fidget spinner już się nie kręcił. Kręcił się dokładnie 3 sekundy, więc nawet jakbym to rozdał, to by nikogo to za bardzo nie cieszyło. Więc naprawdę jedyna szansa, to jedyna rzecz, którą mogłem to zrobić, albo go po prostu wywalić do kosza, albo zrobić właśnie z... wyjść. Ej, to jest jakieś nienormalne. Czy ja tu raz palcami wyjąłem normalnie.
A to nie chcę teraz wyjść. Chyba muszę iść po statyw, żeby położyć jakoś inaczej kamerę, bo na razie wszystko robię jedną ręką. Ale na razie mamy tak rozwalone, mamy fidget spinnerową gwiazdę. I wrócę do was zaraz ze statywem. Dobra, mam już statyw, zaraz zamontuję kamerę. I już za chwilę końcowa destrukcja. Dobra, kamera jest już na statywie. I może tym razem w końcu uda się wyjąć to coś. To diabelskie coś, kurczę, no nie, to jest niemożliwe. Ej, no halo. Halo, trzeba to wyjąć po prostu. Jest, wyszło. Patrzcie, mamy fidget spinnerową gwiazdę. W ogóle tylko taka ciekawostka. Zobaczcie, jaki to jest mały. To jest w porównaniu do tamtych większych. To jest coś takiego. Ten po prawej to jest zazwyczaj w takim normalnym spinnerze. I to było tu po bokach. A ten to jest ten środkowy. I ten spinner kręci się 3 minuty, tylko że się zepsuł. To jest jak najtańszy spinner za 11 zł z Chińczyka, więc nie ma się co dziwić, że się zepsuł, ale kręcił się naprawdę 3 minuty. Przed zepsuciem oczywiście. A więc tak to ogólnie wygląda. Jeśli ten odcinek ci się podobał, możesz zostawić łapkę w górę, oczywiście subskrypcję, jeśli jeszcze nie subskrybujesz. I cześć! I was scared of